Patriotyzm zakupowy raczej gołosłowny. Rzeczywistość wygląda inaczej. Nasz patriotyzm zakupowy jest raczej gołosłowny. Rzekomo Polacy chcą kupować krajowe produkty, ale w praktyce tylko 40%. Z nas sprawdza kraj pochodzenia produktów. Pod tym względem europejska i globalna średnia wypada lepiej, informuje w środę Rzeczpospolita. Ogółem na świecie 46%. Badanych sprawdza kraj pochodzenia produktów spożywczych, wynika z opublikowanych przez RZ badań Arcrynek i Opinia. Badanie przeprowadziła grupa niezależnych agencji. Wynik Polski wypada wyjątkowo słabo, liderem jest Szwajcaria, gdzie aż 68%. Konsumentów sprawdza pochodzenie żywności, w kilku państwach europejskich wynik jest również powyżej 60%. Tymczasem, choć Polacy w wielu badaniach deklarują chęć kupowania krajowych produktów, kończy się na zapewnieniach, wskazano. Adam Czarnecki z Arcrynek i Opinia wskazuje, że poziom sprawdzania, z jakiego kraju pochodzi dany produkt, może być niższy niż w innych krajach, gdyż Polacy bardzo często są przeświadczeni, że żywność sprzedawana w Polsce jest polska. Dlatego w ogóle tego nie weryfikują, mówi. Deklarujemy chęć kupowania polskich produktów, chociaż tak naprawdę nie jesteśmy gotowi poświęcić czasu, żeby sprawdzić kraj pochodzenia. Mieszkańcy krajów, gdzie przywiązanie do własnych produktów jest wyższe, w większym stopniu sprawdzają, skąd produkt pochodzi, dodaje.